Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Michał i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 3 na patchu 1.7.5. Jesteśmy teraz w klasztorze, zagadajmy do pierwszego maga, Pyrana. Nainosa, witam cię wędrowcze. Jesteś naszym pierwszym gościem od kiedy pojawił się tu ten nowy mag. Dobrze zobaczyć nową twarz. Co tu robisz? Wypatruję wybrańca. Mistrz Altus powiedział, że nadejdzie. On nas ocali. Jestem wybrańcem. Przestań, z takich rzeczy się nie żartuje. Wybraniec z pewnością nadejdzie. Co to za nowy mag? Milten, jest tu od niedawna. Zapewne jednak nawet go nie zobaczysz. Ciągle siedzi w jaskini oświecenia. Jest tu Milten? Znasz go? Jest trochę dziwny. Wciąż taki młody, lecz... Lecz co? Wydaje się być taki dorosły. Tak jakby wiele doświadczył. Jaskinia oświecenia? Sanktuarium klasztorne. Inos objawiał się tam ludziom. W ramach podziękowań wznieśli ten klasztor i potężny chram w jaskini. Co Milten robi w jaskini? Prowadzi badania. Zabrał tam ze sobą stosy książek z biblioteki. Od kiedy się tam zaszył, nawet go nie widziałem. A, no i miał ze sobą puchar. Nie mam pojęcia, o co w tym wszystkim chodzi. Co jest w klasztorze? Obecnie jest nas niewielu. Większość zginęła podczas wojny. Czemu ja tak mielę językiem? Powinieneś iść pomówić z mistrzem Altusem. Ucieszy się, mogąc poznać wieści ze świata zewnętrznego. Nauczysz mnie posługiwać się magią? Nie. Jedynie mistrz Altus i mistrz Dargot są dość potężni, aby używać magii. Ja utraciłem swe zdolności magiczne po klęsce magii run. Potrafię używać jedynie zaklęć ze zwojów, a i to męczy mnie znacznie bardziej niż poprzednio. Próbowałeś używać mikstur many? Nie. Występują tu bardzo rzadko. Masz jakieś? Tak. Możesz dać mi 5? Wtedy znowu mógłbym posługiwać się magią. Co dostanę w zamian za mikstury many? Jestem tylko prostym sługą Inosa. Cóż mogę ci dać? A może złoto? Zobaczę, co uda mi się zebrać. Potrzebuję okrągłej sumki. Tak, nie przejmuj się tym. Będziesz zadowolony. Dobra, mamy te mikstury mi nawet niepotrzebne, bo ja nie używam. Oto twoje mikstury. Doskonale. Oto twoje złoto. Jeśli szukasz też czegoś innego, może będę ci mógł to sprzedać. Co masz? Pancerz paladyna. Wezmę winko. Posprzedaję ci tutaj te bronie. Kusza bojowa. Na razie się zostawię. Co tu jeszcze? Dobra, to. Dawaj złoto, dzięki. Okej, przy okazji jakieś zadanie już wykonaliśmy. Wiemy, że jest tu... Czekajcie, zamknę okno. Wadrał mi się na dworzu. Mówiłem o czym? A, że jest tu Milten. Okej, super. Alchemik. A, sprzedajesz, tak? Wezmę winko, odtrutkę. Okej, dzięki. Mak ognia. O, widzę. Nieźle tu można sobie zarobić, widzę. Dobra, wszystkie łuki tu sprzedam, bo... mam najlepszy w grze. Więc mi inne niepotrzebne. Dobra, na razie tylko po jednym. Nowicjusz. Dobra, pójdźmy najpierw do klasztoru. O, jest Dargot, ten słynny mak ognia. Inos niech będzie z tobą. Czego szukasz w bibliotece? Chcę się tylko rozejrzeć. Górne komnaty są do twojej dyspozycji, ale proszę, nie wynoś niczego. W niższych komnatach znajdują się najstarsze pisma w bibliotece. Może tam przebywać tylko wykwalifikowany personel. Nie możemy ryzykować bezpieczeństwa naszych zbiorów. Wróć do mnie, kiedy już będziesz wiedział, czego szukasz. Szukam piątej świątyni pradawnych. Tu nie ma żadnych świątyń.
tylko lud, góry i orkowie. Obawiam się, że nie mogę pomóc. Szukam pewnego artefaktu. Co to za artefakt? Pierścień. Został tu przyniesiony z pustyni 1000 lat temu. Nie, nigdy o nim nie słyszałem. Może znajdziesz coś w kronikach dziejów? Co to za kroniki? Zawierają całą historię naszego zakonu. Szczególną uwagę poświęcono w nich początkom bractwa. Świetnie. Gdzie mogę znaleźć tę księgę? W bibliotece. Ale jest pewien problem. Co za problem? Księga zawiera wiele tajemnic. Dlatego została zapieczętowana za pomocą magii. Tylko nasi magowie wiedzieli, jak ją bezpiecznie czytać. Więc w czym problem? Ponieważ magia przepadła, nikt nie potrafi przewidzieć, co się stanie, kiedy otworzymy księgę. Musisz zachować ostrożność. Gdzie mogę znaleźć kroniki? Są w bibliotece, na dolnym poziomie. Pewnie chodzi o kroniki dominacji. No nic, pójdziemy sobie później tam. Porozmawiajmy jeszcze z Aidanem. Inos, z tobą, bracie. Czym się tu zajmujesz? Badaniami. Przed tym incydentem z runami byłem mistrzem magii przemiany. A teraz? Dziś jestem tylko zwykłym wieśniakiem. Ale krążą opowieści, że istnieją inne sposoby, aby się przemienić. Jakie opowieści? Słyszałem o ludziach, którzy potrafili się przemieniać, mimo że nie byli magami. Gdybym tylko ja potrafił to zrobić, wtedy wszystko byłoby jak dawniej. Czego potrzebujesz? Słyszałeś kiedyś o druidach? Tak. Mają kamień, który daje im moc. Potrzebuję takiego kamienia. O, mam pełno tego. A co mi z tego przyjdzie, że ci pomogę? Pożyczyłem pewną starą księgę z biblioteki. Nie za bardzo mam co z nią zrobić. Oddam ci ją. Znajdziesz w niej mnóstwo starożytnej wiedzy. Dostarczę ci taki kamień. To wspaniale. Nie przetrwałbym na zewnątrz nawet godziny bez mojej magii. Ratujesz mi życie. Oto kamień. Tak, nareszcie. Jakże czekałem na tę chwilę. Teraz wszystko będzie dobrze. Proszę, znalazłem tę starą księgę w bibliotece. Mam nadzieję, że ci się przyda. Okej, dzięki. Zdobywam doświadczenie, oczywiście i reputację w klasztorze. Nie pytam się nawet, czego uczą, bo... O, mamy towarzystwo. Czy ty? Nie, to niemożliwe. Chociaż te włosy, ten nos, to naprawdę ty. Chwała Inosowi. Wreszcie przybyłeś. Muszę przeprosić. Inaczej sobie ciebie wyobrażałem. W porządku. A kogo się spodziewałeś? Kogoś, kto ocali nas wszystkich. Zbawco. Poprowadzisz ludzkość z powrotem do światła. Zobaczymy. Milton wspominał, że nie będziesz zachwycony. Ale zapewniam, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ci pomóc. Co za ulga. Opowiedział mi o twojej walce ze śniącym i o tym, jak udało ci się pokonać smoka ożywieńca. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś miał lepsze kwalifikacje do ratowania ludzkości. Nawet ty kiedyś się o tym przekonasz. Gdzie jest Milton? Przebywa w sanktuarium. Przy frontowym dziedzińcu klasztoru znajdują się schody wiodące w głąb góry. Wystarczy, że nimi podążysz. Zaprowadzą cię prosto do Miltena. Chcę się pomodlić do Inosa. Kaplica jest dla ciebie zawsze otwarta. O nie, nie dam wam ognistych pucharów. Możesz mnie czegoś nauczyć? Wciąż jestem mistrzem prawdziwej magii. Jeśli chcesz, spróbuję ci ją pokazać. Co więcej, jestem też całkiem niezłym alchemikiem. Jeśli potrzebujesz magii,
Porozmawiaj z Dargothem. Na pewno nauczy cię kilku zaklęć. Dobra, to tyle. Widać, Milton trochę tu poopowiadał o mnie. Dobra, jest tu ktoś jeszcze? Wejdę sobie na górę. O, jest łóżko, to sobie skorzystam. Żeby było jaśniej. Ja już tu nikogo nie widzę. Jeszcze tu się rozejrzę po klasztorze. Może kogoś znajdę. Do Miltana pójdziemy na koniec. O, jest. Jakiś paladyn. Inos z tobą, bracie. Co tu robisz? Modlę się za siebie i za mych braci. Wielu paladynów odwróciło się od Inosa i odrzuciło swą wiarę. Ale nie ty? Nie. Dla mnie to jedynie sprawdzian. Sprawdzian wiary i determinacji. Zdam go z pomocą Inosa. Nauczysz mnie czegoś? Jestem doskonałym wojownikiem. Czego uczysz? Siły. Punktów nawet nie mam. Dobra, ze wszystkimi pogadaliśmy, tak więc wbijamy na dół. Gdzie były te kroniki? Okej, tylko pół życia. I poczytamy sobie. Najpierw oczywiście pulpity. Tu jest napisane coś o alchemii. Zobaczymy, czy czegoś się dowiemy. Ale nadszedł kres potężnych istot, albowiem taka była wola Adanosa. I Adanos zesłał powódź, a ta zmyła istoty z powierzchni ziemi. Okej. Teraz mam nadzieję, że będę mógł to przeczytać. Są kroniki. Akasza miał schować w świątyni ostatni artefakt. I wody wzburzyły się na oczach Akaszy i zatopiły świątynię. I Akasza udał się na północ, aż dotarł do wielkiego pasma gór z odwiecznego lodu. Tam założył klan. I był to klan ognia. A, takie coś. O, cześć. Co mi się tu demon zrespił? O kurde. Dobra, ale dowiedzieliśmy się, gdzie to jest. A, to o tym gadał ten mag. Co się może stać, jeśli przeczytamy. To się właśnie stało, że ożywieńcy się pojawili. Gincie. O kurde, ale dobra, wiemy, że boski artefakt jest w grobowcu Akaszy i że założył klan ognia. Okej. Trochę tu ciemno. Dobra, wychodzimy stąd. Ło, ciemno, ciemno. Oj, oj, lag. Dobra. Coś tu jeszcze jest? Kurde. Może więcej zaatakowali klasztor. Pokazała masz. Tobie już podziękujemy, paskudo. Mogę im powiedzieć? Mogę. Teraz wiem, w jaki sposób pierścień znalazł się na północy. Akasza, wojownik pradawnych, przyniósł go z pustyni do Nordmaru. Bardzo interesujące. Czy w księdze napisano również, gdzie można go znaleźć? Być może. Akasza został pochowany w tej okolicy, wraz ze swoim pierścieniem. Więc szukasz jego grobu. Udaj się do klanu ognia. Ich wojownicy strzegą grobowców w jaskiniach. Jeśli ktokolwiek zdoła ci pomóc, to tylko oni. Tak, ale ja już byłem w klanie ognia i mam po prostu zdobyć moc przodków. Wszystkich pradawnych, jacy są pochowani. Dobra, tu już nikogo nie ma. Tak więc ja ruszam do Miltena na zakończenie odcinka. Stój! Nikt nie ma wstępu do sanktuarium. Nikt? Nikt, kto nie otrzymał upoważnienia od mistrza Altusa. Muszę się zobaczyć z Miltenem. Nie wolno mi wpuszczać nikogo bez upoważnienia. To bardzo ważne. No dobrze, możesz przejść. No,
I przekonaliśmy go. No i idziemy pogadać z Miltenem. I tutaj ci, którzy kończą grę drogą Inosa, to tutaj ją skończą. Bo tu jest główny posąg Inosa. Tutaj właśnie w klasztorze. Jak widzicie. Wykuty posąg Inosa w skale. No, jesteś wreszcie. Zastanawiałem się, kiedy się pojawisz. Jak się tu dostałeś? Z paladynem Olivierem. Spotkałem go w Myrtanie. Opowiedział mi o klasztorze i ognistych pucharach. Więc się do niego przyłączyłem. Być może bez niego by mi się nie udało. Oczekiwałeś mnie? Masz talent. Może tu dojść do wielkich rzeczy. W takim razie nie mogłeś być daleko. Co się tu stanie? Nie wiem. Ale ponieważ tu jesteś, wierzę, że faktycznie do czegoś dojdzie. Kiedyś Inos zstąpił tutaj na naszą ziemię. Być może czekał właśnie na ciebie. To możliwe. Nie. Tak naprawdę jest. Jestem tego pewny. Jesteś ważniejszy, niż mi się wydawało. Pomyśl tylko o wszystkim, co razem przeżyliśmy. Śniący, smog, to nie były przypadki. A co? Przeznaczenie. Los uznał, że jesteś tym, który zmieni świat. Udało ci się odnaleźć magię? Tak. Inos pozwolił mi nauczyć się kilku zaklęć. Jeśli chcesz, mogę cię z nimi zapoznać. Nie, dzięki. Co mam robić? Nie wiem. Dopóki jednak nie wpadniesz na jakiś pomysł, możesz pomóc mi w odzyskaniu ognistych pucharów. Jeden już mam. Teraz trzeba się zająć resztą. Gdzie mam szukać ognistych pucharów? Wysłaliśmy kilku paladynów i paru naszych braci na poszukiwania pucharów. Znajdź ich. Być może zdołali się już czegoś dowiedzieć. Rozumiem. Opowiedz mi więcej o tych ognistych pucharach. Okazuje się, że możemy je wykorzystać do przywrócenia magii paladynom. Puchary stworzyli pierwsi spośród paladynów. W tej jaskini, w oczyszczającym ogniu Inosa, wlano w nie potężną magię. Paladyn, który napił się z takiego pucharu, dostawał tak wielki zastrzyk mocy Inosa, że mógł nawet używać magii. To jednak było dawno temu. Przez lata moc pucharów słabła, aż z czasem o niej zapomniano. Jej funkcję przejęła magia run. To się nazywa pech. Ich moc jest teraz uśpiona, ale wciąż istnieje. Właśnie tutaj możemy przywrócić im dawną potęgę. A jak chcesz przywrócić moc ognistych pucharów? Gdy już zbierzemy wszystkie 12 pucharów, musimy wrzucić je do świętego ognia. A potem? Potem przepełni je moc Inosa, a my oddamy je paladynom. Proszę, weź mój ognisty puchar. Lepiej będzie, jak go zatrzymasz. Odszukaj pozostałe 11 i przynieś je tutaj. Dobra, ale ja mam wszystkie... O, dostałem jeszcze teleport do Inosa. Mam wszystkie ogniste puchary, ale mi się przypomniało, że szaman z Geldern chciał te puchary, tak więc ja nie oddam dla Miltena. Nie będę ich wrzucał, tylko mu powiem. Odnalazłem wszystkie ogniste puchary. Wiedziałem, że nas nie zawiedziesz, przyjaciel. Wrzuć je teraz do świętego ognia. Pośpiesz się. Nie, ja nie będę tego robił, ponieważ jestem po stronie orków. Już to wiem. Dobra, ludzie. To by było na tyle w tym odcinku i zarówno w klasztorze, już myślę, nic więcej tutaj nie zdziałamy. Tak więc w następnym odcinku udam się do myśliwych z klanu Wilka. Pomogę im po to, aby dostać wojowników od Grima w pomocy odbiciu kopalni w klanie Młota. Dobra, tak więc wstępny plan na następny odcinek znacie. Mam nadzieję, że wam podobał. Do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się. Cześć.